Najświętszej Panie śnił. Przybliżaj Boga do chłopięcych młodych serc. Taki mu wskazała cel. O Janek, o Janek, o Janek, Janek Bosko. Mijający rok był dla nas wszystkich... Kto? No tylko... No to... To już było ten, tak? Syk. I rokiem, w którym po raz kolejny rozegramy turniej... turniej... A, lalalala, jeszcze. Mierzę. Oraz przedsięwzięć dokon... Jeszcze raz. Na serdeczny uśmiech i na pomocną dłoń. I resztę nie pamiętam, już przypomnę sobie. Niech Bóg pobłogosławi wam na wszystkie kolejne dni tego nowego... Lipa, ta żarówka tutaj. Zapomniałem sobie o tej żarówce. I pamiętajmy. Pamiętamy. Marcin, jeszcze raz. Dobra, spoko. Niech wszystkie wasze plany zawodowe owocują... O, nie mogę tego zapamiętać. Kończymy rok 2020, przeżywany jako setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Możemy go określić jednym słowem – oczekiwanie. Trudno nam było cokolwiek przygotować, zaplanować. To już powoli przechodzi do historii, a przed nami coś nowego. Mamy nadzieję, że to będzie czas o wiele, lepszy. Dlatego życzymy sobie i innym, aby rok 2021 był właśnie tym rokiem, w którym wszyscy wrócimy do normalności i ta normalność przełoży się na to, że będziemy mogli wznowić turniej Bosco Cup i cieszyć się kolejnymi zwycięstwami, kolejnymi sukcesami młodych ministrantów razem z rodziną Bosco Cup. Życzymy wam spełnienia marzeń, nowych, ciekawych planów i zamierzeń oraz przedsięwzięć podejmowanych również z nami, Stowarzyszeniem Percepte. Mijający rok był dla nas wszystkich prawdziwym wyzwaniem. Życzymy wam więc, aby 2021 przyniósł jedynie to, co dobre. Wierzymy, że ten nadchodzący rok będzie jeszcze bardziej udany niż mijający. Niech wszystkie plany zawodowe owocują sukcesami, a nowe pomysły niech kiełkują w waszych głowach. Życzymy, aby ten nadchodzący rok był dla was rekordowy pod każdym możliwym względem. Szczególnie takim, o jakich marzycie najbardziej. Życzymy wam, abyście w ten nowy rok weszli z radością w sercu. Aby nigdy nie odstępowała was nadzieja na lepsze jutro i wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Życzymy samych dobrych startów i spektakularnych finiszów, odnoszenia zwycięstw i jak najmniej porażek. Życzymy także wszechogarniającej miłości zarówno od ludzi, jak i do ludzi, aby otaczały was osoby będące inspiracją do działania. Niech wzajemna życzliwość i uprzejmość pomagają nam iść przez życie ze spokojem i pogodą ducha. Życzymy dużo zdrowia oraz szczęścia w waszych domach, by były one wypełnione miłością rodzinną i Bożą. Życzymy wam wszystkim, byście mogli zawsze liczyć na szczery uśmiech i na pomocną dłoń, na przejaw zwykłej ludzkiej serdeczności. I pamiętajmy, im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy. Życzymy, by serca każdego z nas były otwarte na bliźnich. Niech Bóg pobłogosławi wam na wszystkie kolejne dni tego nadchodzącego roku. Oby ten nowy rok obfitował w wiele Bożych łask, światło Ducha Świętego oraz niesłabnącą wiarę. Niech miłość, radość, szczęście i pokój na dobrze zagoszczą w waszych sercach. Niech niosąc ukojenie dla wszystkich wokół ciebie, i rozsyłają w świat wieść o niesławnącej Bożej miłości. Szczęść.